Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget, tym razem ciekawostka dotycząca pakietów u grzybiarza, które pojawiły się już jakiś czas temu, bodajże 6 grudnia, razem ze startem W37. I za chwilę opowiem, co to są te pakiety, od których poziomów, co dają i tak dalej, i tak dalej. Pakiety są trzy. Pakiet może zostać zakupiony tylko raz na dane konto. Z tym, że nie chodzi o to, że z tych trzech pakietów możemy kupić tylko jeden na konto, tylko po prostu każdy pakiet można zakupić po jednym razie. Czyli pakiet pierwszy, pakiet drugi, pakiet trzeci, tak jak mówię, po razie na konto możemy sobie zakupić. Kolejna sprawa, tutaj wam się, jak będę opowiadał o którymś pakiecie, to będzie wam się pokazywał screen, który pokazuje, ile ten pakiet kosztuje, jak on wygląda i co daje. Pakiet pierwszy musimy posiadać między pierwszym a 20 poziomem postaci, czyli jest on typowo pod początek serwera i co on daje? Kosztuje w ogóle 20 zł, czyli tak jak tutaj 50 grzybów. Ja tutaj w ogóle jestem na wersji Steamowej, więc to są ceny ze Steama. Ale one się chyba w sumie nie różnią z tego, no raczej się nie różnią od tych przeglądarkowych, mniejsza z tym. I on kosztuje 20 zł i co nam daje? Oprócz tych 50 grzybów dostajemy 100 grzybów w gratisie, czyli łącznie 150. Dodatkowo potkę nieśmiertelności, czyli tutaj taką potkę mamy na 7 dni. Oprócz tego 1000 golda, więc jest to naprawdę sporo, jeżeli mówimy o początku. Możemy dać w ulepszenia gildii, możemy dać no w co tylko chcemy, ale jest to naprawdę dużo jak na pierwszym poziomie. Tylko trzeba pamiętać, żeby tego golda w miarę szybko wydać, żeby nas po prostu nie wyfarmili na starcie inni grzybiarze. I 4 tygodnie smokogryfa, więc przez pierwszy miesiąc serwera będziemy mieli najlepszego wierzchowca właśnie z tego pakietu i to wszystko za 20 zł, więc naprawdę tanio. Okej, drugi pakiet i ten pakiet daje naprawdę dużego boosta. W ogóle te pakiety dają takiego boosta na początku, że gdy wyszły na W37 i ogarniecie sobie gildię, która kupuje przede wszystkim ten drugi pakiet, to możecie, i jesteście grzybiarzami, to możecie tak kosmicznie polecieć. Polterda to jest najlepszy przykład, nie wiem czy dobrze czytam jego nick. To jest najlepszy przykład tego, jak poleciał na W37. Kiedyś, żeby wbić w pierwszy dzień 20 poziom, to był w ogóle taki max i trzeba było mieć naprawdę ogrom szczęścia. A on, jeśli dobrze pamiętam, to w pierwszy dzień wbił 23 poziom. Więc no to pokazuje, jak te pakiety są, no jakie boosta dają na początku po prostu. Okej, drugi pakiet kosztuje 40 zł, jest odpowiednikiem tego pakietu, przepraszam. I oprócz tych 125 grzybów dostajemy 175 grzybów, więc łącznie 300. A i w ogóle najważniejsze, aby kupić drugi pakiet należy mieć między 21 a 100 poziomem postaci i posiadać twierdzę na pierwszym poziomie, czyli generalnie no tutaj jest informacja z forum, więc no najlepiej po prostu napisać, że między 25 a 100 poziomem postaci, no bo twierdza się odblokowuje na 25 poziomie, więc tak po prostu by było łatwiej dla nowych graczy. No ale tak jest napisane na forum, ja tutaj to tak jak mówię, no od 25 do 100 poziomu. I co daje nam ten drugi pakiet? Kosztuje tak jak mówię 40 zł, 300 grzybów, 175 w gratisie, 100 tysięcy drewna, 50 tysięcy kamienia i pakiet expa. Pakiet expa daje nam jeden pełny level, więc najlepiej go po prostu kupić, no nie wiem w sumie kiedy najlepiej. Jakiego levela byście nie mieli, to dostajecie jeden pełny level, więc tyle wam daje właśnie ten pakiet. Oprócz tego, co jest bardzo istotne w tym drugim pakiecie, to jest to 100 tysięcy drewna i 50 tysięcy kamienia. Powiem wam, że możecie tak, jeżeli sobie znajdziecie gildię, w której się umówicie, że każdy kupuje ten drugi pakiet i leci sobie po prostu tutaj wstawianie twierdzy plus sali rycerskiej, to możecie mieć tak mocne gemy na starcie, że jeżeli, tak jak mówię, jesteście grzybiarzami, to możecie sobie podrobić te gemy i tak polecieć. Tak właśnie polecieli na początku Niemcy na W37, dlatego na początku mieli straszną przewagę w rycerzach i w gemach i tak dalej, i tak dalej, co za tym idzie, bo po prostu no wszyscy tam u nich kupili ten drugi pakiet i on jest naprawdę strasznie mocny do rozwoju twierdzy, głównie te surowce. Okej, mamy pakiet trzeci, który kosztuje 100 zł i jest odpowiednikiem tego pakietu i tutaj musicie posiadać co najmniej 120 poziom postaci, zarządcę areny, odblokowaną wieżę, pupile oraz podziemie. No i o ile tutaj zarządca areny to jest 105 poziom, pupile to jest 75, wieża się odblokowuje na 125, o ile dobrze pamiętam, więc no wieża jest
mogli znowu tutaj napisać, że zamiast 120 to 125. I podziemie też raczej odblokowujecie chyba później troszkę, chociaż tu mogę się mylić. No w każdym razie takie kryteria musicie mieć spełnione, aby mieć ten trzeci pakiet. I co on daje? Tak jak mówię, kosztuje 100 zł, oprócz tych 500 grzybów dodaje 250, czyli macie łącznie 750. 100 tysięcy dusz, więc tu znowu jest ogromny boost do podziemi. Jeżeli sobie skracacie te pierwsze budynki, to tam bodajże możecie polecieć serce, ekstraktor 6-6 albo 7-7 za te 100 tysięcy dusz, więc jest to naprawdę sporo. Oprócz tego 50 tysięcy kamienia, przepraszam, kryształu, 50 tysięcy kryształu, czyli tu chodzi o tego do kowala, więc to też jest naprawdę no sporo, zwłaszcza też, że tego kryształu na początku brakuje, dopiero potem jest go więcej, jak robimy te lochy w strefie mroku i w wieży. I oprócz tego jeszcze dostajecie 1000 klepsydr, więc to też jest naprawdę spoko. Ja na tym koncie nie wydaję klepsydr, więc mi się tutaj zbierają, ale mam ich tyle właśnie dlatego, że sobie kupiłem ten trzeci pakiet i dostałem te 1000 klepsydr za w ramach tego pakietu po prostu. Okej, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wyjaśniłem wam, o co chodzi z pakietami i jak je można zdobyć i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli odcinek wam się spodobał, to oczywiście zostawcie kciuka w górę, subskrypcję i komentarz. Napiszcie w komentarzu, co mogę nagrać, jakieś pomysły i tak dalej. I to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć.